To filutku, jesteś pewny, że chcemy się wpakować w gówno? Tak. Tak? Ja też. To bardzo super pomysł. Nie, ale co my z tym Mercedesem w ogóle zrobimy? Nie wiem, no do tego tak. Zostawiłbym go sobie? No, już tylko droższy będzie taki Mercedes, tylko nie w dobrym stanie. Ja bym go spróbował zarejestrować na zabytek. No, pierwsze co. I na razie go zostawić, tak, poczekać. No bo, kurwa, on na wartości to te samochody nie stracą na pewno. Podoba ci się? No. Nasz nowy zakup. Ten. Dzisiaj który jest? 24 października 2023. Zobaczymy, jaka będzie dalsza jego historia. Ile razy się zepsuje w tym tygodniu. Dobra. Mamy pamiątkę, jedziemy do domu. A little longer than a few minutes later. Silnik umyty. Z góry, bo z dołu jest sytuacja dramatyczna. Tu można ten olej z tego samochodu, proszę, odłupywać. Zaschnięty olej. Sprzedający mówi, nie ma wycieków żadnych. To jest kurwa dramatiko. A z góry jak go myłem, to na początku nie wiedziałem w ogóle, że te podróżnice tutaj są w kolorze nadwozia. Ja myślałem, że one są czarne, bo były czarne. Dopiero po zdrapaniu brudu się okazało, że nie są. Nie, no teraz zaczyna ten samochód jakoś wyglądać. Z rzeczy, które są w nim zrobione, na razie tylko i wyłącznie podstawa pod akumulator jest pomalowana. Bo akumulator wyciągałem, to już ją pomalowałem antykorozją. Dobra, jedziemy się przejechać. Są pewne mankamenty, jak dosyć rozwinięty system CoroadMe. Jednak problem największy jest tutaj. Ogólnie jak deszcz pada, to woda się leje do środka, do bagażnika. Oprócz tego też widać tutaj na tych elementach w środku, przy słupkach, że tutaj coś się działo. No one są po prostu rozmoczone już w wodzie, jedna i druga strona. Środek jest piękny i to co właściwie zdecydowało o tym, że ten samochód kupiliśmy, to jakby jego kompletność. Wszystkie listwy, listewki, chromy, chromiki, wszystko jest w tym samochodzie. Nie ma na razie chyba żadnego elementu, którego by brakowało. Także jest dobra baza do tego, żeby ten samochód zrobić i zarejestrować jako pojazd zabytkowy. Ogólnie do silnika w tym samochodzie, oprócz tego, że leci z niego olej z pokrywy zaworów i z... Poczekaj, tu zamknę bramę. I przypuszczam z uszczelniacza wału korbowego. Kurwa, nie nauczę się tej bramy zamykać. To silnikowo nie mam do niego jakichś zastrzeżeń. Co, braciszku, skłoniło cię do tego, żeby kupić tak wspaniałe auto? Nie wiem. Poduszki silnika są w stanie agonalnym, ale już są zamówione. Będziemy robić. O, sąsiad. O, jak zazdrości. Zobacz, jak patrzy. Widzisz? Opowiedz coś, Filip, o tym samochodzie. Nie chcę opowiadać. Jeździ, skręca, hamuje. Jeździ wolno. Nic więcej. Hamuje też słabo. On prawie w ogóle nie hamuje. O, weź zmierzymy mu ten. Do setki to może się nie rozpędzić. Tak, do 60-70, żeby mieć punkt odniesienia. Do 60 możemy mu zmierzyć czas. Ja telefonu nawet nie wziąłem. Można na kamerce później sprawdzić. Mercedes W124, rocznik 1990, silnikiem OM601, to jest tak? OM601, 2.0, diesel nieuturbiony, wolno ssący. Skrzynia biegów czterobiegowa, wyposażenie, bieda edition w wersji ultra, nie ma tu nic. Dobra, nie ma co. Tam zawrócimy, zmierzymy mu
Czas do 100. Gdzie tu? Tam dalej. Nie, tam dalej na końcu. Wróć i zmierzymy mu czas do setki, jaki ma. Mogłem stoper wziąć, nie wziąłem. Zatrzymaj się i but. Chcesz na telefonie stoper? Nie, dobra, zrobię na tym na komputerze. Do setki to nie, ale... Do 60? Jedź, ja ci powiem. Jedź, but, pełna moc. 40. 60. 70. Jedź. 80. Jedź. 9 dych. I ostatni bieg, czwórka. Damy radę do stówy? Dawaj. Jest stówa, dobra. Dobra. Coś niesamowitego. No. 3 godziny 45 minut. Dobra, także będziemy samochód coś tam próbowali przywrócić do stanu jak najlepszego. Następnie będziemy próbowali, żeby on przeszedł całą ścieżkę rejestracji na pojazd zabytkowy, o czym będziemy informować. Jak na razie trzeba go umyć i wymienić poduszki silnika, uszczelkę pokrywy zaworów, zobaczyć, czy nie ma więcej wycieków z silnika, zobaczyć, jak on wygląda dokładnie od spodu, bo tego jeszcze też tak naprawdę nie wiemy, bo był kupowany po ciemku, a jeszcze się nie kładliśmy pod nim, znaczy ja się nie kładłem. No i to chyba tyle, jak na razie. Przebieg jaki jest w ogóle? 386. Raczej taksówką nie był ten samochód, aczkolwiek nie mam pewności, bo są tutaj jakieś dziwne otwory nawiercone, więc mógł być taksówką. Ten przebieg ja i tak nie wierzę i tak, bo 386 na 30-letni samochód to jest niemożliwe. Chyba, że już ten licznik się raz przekręcił, jest 1 386 000, ale to by było za dużo. Nie, chociaż nie wiem. Ponad 10 km, 10 000 rocznie. No to 10 000 rocznie to jest mało.